Paweł Jóźwiak, jesteśmy po zakończeniu, prezes Federacji Fight Exclusive Night, jesteśmy po zakończeniu gali FEN9. Paweł, podsumuj króciutko to, co się działo. Jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Tak? Gala pokazała i udowodniła, że warto przyjrzeć się naszej organizacji. My stawiamy na sport, na prawdziwy sport. Tak jak wcześniej powiedziałem, sportowo jesteśmy bardzo mocni i ta gala myślę, że dzisiaj mocno tutaj to udowodniła. Która z walk najbardziej oczarowała publiczność? Chyba walka wieczoru jednak na sam koniec była takim zwieńczeniem tego wszystkiego. Czyli kibice Marcina Ząbka głównie, bo nie ma co mówić, tutaj prawie 400 kibiców przyjechało na niego. Nie, no dokładnie, walka wieczoru to było coś niesamowitego. Emocje, doping, walka, nikt nie odpuszczał. Tassillo okazał się bardzo twardym zawodnikiem. Ząbek powrócił na zwycięską ścieżkę, był bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że warto było czekać na tą walkę. Która z walk wcześniejszych była taką walką, która rozgrzała publiczność, twoim zdaniem? Wszystkie walki były bardzo ciekawe, ale myślę, że tutaj najlepsza walka to mimo wszystko Szymański kontra Golunkiewicz. Dość trudna walka Andrzeja Grzebyka i werdykt taki, powiedzmy, dyskusyjny. Tak, zarówno walka Grzebyka, jak i walka Szymańskiego to były trudne walki do sędziowania, trudne do oceny. Dzięki Bogu, ja jestem tylko promotorem, nie jestem sędzią, nie mi to oceniać. Paweł, walki K1-3 w tym momencie, pierwsza Ronkiewicza chyba tutaj nikt nie miał wątpliwości, publiczność rozgrzała się tą walką, kolejna Róży Gumiennej z Kasią Posiadałą też spełniła chyba oczekiwania, no i oczywiście zwieńczenie, czyli Paweł Biszczak. Ronkiewicz w bardzo efektowny sposób przywitał się z organizacją FEN. Paweł Biszczak pokazał, że jest gwiazdą światowego formatu, nie boi się żadnych wyzwań, bo to mało kto by przyjął takiego rywala, jak jest Paweł Oboźni w ostatniej chwili, gdzie taktyka była ułożona na zupełnie innego zawodnika. Jednak Paweł poszedł do tego ambicjonalnie, pokazał, że ma charakter, ma serce do walki i po prostu zdemolował Białorusina. FEN10 możemy zapowiedzieć? FEN10 już dzisiaj serdecznie zapraszam do Lubina. Piątek, 8 stycznia 2016. Bądźcie z nami, wspierajcie FEN. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Paweł Jóźwiak dla portalu Fight Sport, prezes Federacji Fight Exclusive Night po 9 gali i na pewno nie ostatniej. Teraz 10, 11, 12. Życzymy wszystkiego Idziemy dobrego. Po swoje. Dziękuję. Dziękuję.